Jesteśmy już po premierze DJI Avata, więc podsumujmy wszystkie informacje, które o nim wiemy, tym razem oficjalnie. Zapraszam na film. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałem Was zaprosić na swój Instagram i na grupę facebookową DJI Avata Polska, którą dopiero stworzyłem. Nie ma tam praktycznie w ogóle członków, natomiast mam nadzieję, że stworzy się jakaś większa społeczność, a ja na bieżąco tam wrzucam informacje właśnie o DJI Avata, które się pojawiają w tym momencie w internecie. Do konkretów, co to jest DJI Avata? No to jest nowy dron ze stajni DJI i nie będę się tutaj więcej na ten temat wypowiadał, dlatego, bo jest mnóstwo filmów i materiałów w internecie i na pewno, skoro trafiliście tutaj, to już wiecie, co to jest DJI Avata. Natomiast to, co chciałem zrobić na tym filmie, to podsumować w skrócie to, co wiemy, to, co jest już pewne, to, co też wyszło na jakichś pierwszych testach czy recenzjach, które się pojawiły. Na początek lecimy z grubej rury, czyli ile to wszystko w ogóle kosztuje. Idziemy od samej góry, czyli DJI Avata Pro View Combo. Taką ma to długą nazwę. 7299 zł. I to jest najdroższy zestaw, jaki przynajmniej w tym momencie jest dostępny. To jest w wielkim skrócie oczywiście dron, gogle i motion controller plus jakieś dodatki. Niestety z motion controllerem i nie ma na razie zestawu, który byłby z FPV controllerem 2. Nie istnieje taki zestaw, no niestety, ale da się podłączyć, sparować to z takim kontrolerem, więc bez obaw, natomiast trzeba sobie ten kontroler kupić osobno. Nie ma takiego zestawu, a tak właśnie się prezentuje najdroższy zestaw według DJI z tych dotychczas dostępnych. Dalej mamy DJI Avata Fly Smart Combo z DJI Goggles V2 i to będzie kosztować 5849 zł, no czyli 1500 praktycznie mniej, jak dobrze liczę, bez 50 zł i to jest dokładnie taki sam zestaw jak wcześniejszy, tylko z właśnie goglami V2, a nie tymi nowymi. No i tak jak wspomniałem, ciągle z motion controllerem, no bo innej opcji nie ma. Można sobie będzie kupić właśnie, i to jest będzie, można sobie kupić i to już wiadomo, DJI Avatę po prostu za 2949 zł samego drona i wtedy dokupić motion nie motion controller, wtedy właśnie FPV controller 2 i gogle, jakie tam się chce. Znaczy, oczywiście to jest opcja dla tych, którzy już coś mają. Natomiast tego w tym momencie nie ma i jak napisałem do drona Visty, to oni mi napisali, że spodziewają się tego w październiku, więc niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo domyślam się, że w innych sklepach będzie podobnie. Nie wiem, jakby to było zupełnie rzucone pytanie na Facebooku i stąd mam takie informacje. A w ogóle ja tak marudzę o tym smart kontrolerze, a jestem ciekaw, czy wy w ogóle jesteście zainteresowani właśnie smart kontrolerem, czy tym takim padem, czyli FPV kontrolerem 2. Bo ten smart controller tak naprawdę w testach wypada bardzo ciekawie. No nie da się w manualu na tym latać, natomiast no, ludzie mówią, że to jest bardzo intuicyjne i że ja nie bez powodu to właśnie promuję. No napiszcie, bo jestem ciekaw właśnie na co wy czekacie, bo ja tak tęsknię jako ktoś, kto lata na w manualu. A może właśnie nie taki jest kierunek, bo wydaje się, że kierunek DJI w ogóle nie jest ten, bo właśnie patrząc po tych zestawach ewidentnie uderzają w ludzi, którzy dopiero chcą wkroczyć w FPV, co mi się bardzo podoba, bo uważam, że FPV powinno się popularyzować i nawet jeśli ktoś nie chce się uczyć i tracić godzin na uczenie się latania w manualu, to będzie mógł sobie mieć ten odczucie tego latania i na pewno się w internecie ogromna ilość materiałów z FPV teraz pojawi, co mnie bardzo cieszy. Kolejną rzeczą są akumulatory, no niestety są drogie. 5000, no na szczęście tyle nie, 599 zł za akumulator lub 1249 zł za Flymore Kit, który zawiera tak naprawdę dwa akumulatory i ładowarkę. Ostatnia rzecz i nie wiem, kiedy to będzie dostępne, wkrótce jest taka informacja, nie zapytałem, więc też nie dostałem jakiejś odpowiedzi, natomiast DJI Goggles 2 i znalazłem cenę już w polskim sklepie, na razie jako niedostępne, 4299 zł. Taka informacja jest, to jest 1000 zł więcej niż te V2, co by się tak naprawdę no, pokrywało mniej więcej
z... A nie, nie, nawet się nie pokrywa właśnie, to ta różnica jest tak naprawdę pomiędzy tymi goglami a tymi znacznie mniejsza niż pomiędzy zestawami. No ciekawe, no, rozumiem, że w zestawie ten zestaw ma być właśnie tańszy, dlatego pewnie ta cena jest bardziej wyżyłowana. Mówię o zestawie oczywiście DJI Avata Fly Smart Combo, o tym, który jest tańszy, on jest 1500 zł tańszy od tego z tymi nowymi goglami. Zanim polecimy dalej, dobre słowo, tak, akurat nie w tym wypadku, to zachęcam Was do dania łapki w górę, jeśli uważacie ten materiał za wartościowy i zachęcam również bardzo do subskrypcji, ponieważ DJI Avata będzie u mnie w sumie lada dzień, w przyszłym tygodniu powinien być i mam zamiar tego drona przetestować na wszystkie możliwe sposoby, więc jeśli to jest coś, co Was interesuje, wiecie, gdzie mnie szukać, nie zapomnijcie też dzwoneczka, żeby nie przegapić po prostu tego materiału. Podsumujmy sobie po prostu specyfikacje i najważniejsze rzeczy, które wiemy, które są faktycznie na papierze, ale też dam krótki komentarz po tym, co już oglądałem i co można zobaczyć po prostu w internecie, w materiałach dostępnych na internecie. Pierwsze, co się rzuca w specyfikacji, to jest sensor. No, ten sensor jest minimalnie lepszy, przynajmniej na papierze, od tego sensora, który był w poprzednim dronie DJI FPV. No i tak w testach widzę, że ludzie raczej pomijają ten temat, albo mówią, że jest dobry, że jest wystarczający, no więc prawdopodobnie szału nie ma, no a w nocy na pewno nie ma tutaj jakiegoś wielkiego szału, bo ta matryca nie jest duża. Natomiast nikt go wyraźnie nie krytykował i wszyscy mówili, że jest akceptowalny, no poza tą nocą, gdzie faktycznie on tutaj odpuszcza, natomiast ten sensor ma być konkurencją dla dronów, które latają normalnie z GoPro, no a GoPro w nocy no niestety też nie zachwyca. Duży kąt widzenia, 155 stopni, to jest typowe dla dronów FPV, więc to na pewno na plus. To, co jest nieodłączne, jeśli chodzi o sensor, no to w jakiej rozdzielczości nagrywa i w jakim klatkarzu nagrywa ten dron. Więc jest to 4K w 60 klatkach na sekundę maksymalnie, no i przy 2.7K już można osiągnąć 100 lub nawet 120 klatek w tych starszych goglach, co ciekawe. No więc jest to bardzo interesujące, dlaczego starsze gogle mają większy klatkę, prawdopodobnie jest to jakieś ograniczenie techniczne. Kolejna rzecz, no to wspiera Rocksteady i Horizon Steady, no to jest stabilizacja obrazu. W testach wygląda to bardzo fajnie, natomiast jeszcze kolejny duży plus naprawdę dla DJI to jest to, że ponoć będzie dało się z tego drona wyciągnąć informacje z sensorów i wrzucić je do Giroflow i w postprodukcji tak naprawdę wystabilizować ten obraz, jeśli będzie taka potrzeba. Sam jestem ciekaw, bardzo chętnie coś takiego zrobię i spróbuję, no bo Giroflow jednak robi lepszą robotę niż te wbudowane systemy stabilizacji. To wynika po prostu z tego, że w postprodukcji można to zrobić na dużo mocniejszym procesorze i po prostu nie trzeba tego robić w czasie rzeczywistym. Kolejna rzecz, no to tak jak już mówiłem w wcześniejszym filmie o przeciekach, jest manual mode z prędkością tam 27 metrów na sekundę, to jest 100 km na godzinę bez grosza jakiegoś. Natomiast ten manual mode będzie dostępny tylko i wyłącznie w FPV kontrolerze 2, tak? Czyli w tym motion kontrolerze nie będzie go, no co jest, wydaje mi się, było oczywiste, motion controller nie do tego służy. W motion controllerze będzie tylko sports mode i wtedy mamy maksymalną prędkość 14 metrów na sekundę. Kolejna informacja to jest 18 minut lotu, no tutaj jest zawisu tak naprawdę i to się wszystko zgadza, wszystkie te informacje w ogóle się zgadzają z tymi wcześniejszymi. Natomiast już w testach słyszałem o tym, że można, jak się za przeproszeniem tyra tego drona bardzo mocno, to można zejść do 7 minut, no przy dużej prędkości to jest zupełnie zrozumiałe, to nie jest dla mnie coś, co by mnie zaskoczyło, że ten czas ponad dwukrotnie spada, no prawie trzykrotnie nawet, no już nie próbujmy dzielić 18 przez 7, 2,5 raza dajmy na to. Kolejna cenna informacja, czy cenna, fajna w sumie tak naprawdę, to jest 20 GB wbudowanej pamięci. Ja poprzednio nawet ominąłem to, jak czytałem tą specyfikację, bo tak mi się to dziwne wydawało. W ogóle dlaczego? To nie jest standard, tak? Natomiast jest to bardzo fajna rzecz, dlatego, bo czasem fajnie jest sobie, jak się ma fajne zdjęcia, fajne ujęcia, wyciągnąć tą kartę i nie ryzykować gdzieś, zwłaszcza latają nad wodą w manualu właśnie zgubienia tej karty, tylko już resztę nagrywać sobie na tej wbudowanej pamięci, a swoją kartę pamięci mieć schowaną. Oczywiście można mieć dwie karty pamięci, natomiast no to jest na pewno coś na plus, nie trzeba mieć tej drugiej, można się czuć troszkę bezpieczniej.
No i kolejna informacja, to co wiemy, to czyli, że pasują do jednych i drugich gogli, no do tych gogli, w tych goglach starszych, tych V2, przepraszam, to będzie 810p, w tych nowych 1080p i to jest no jak najbardziej plus tych nowych gogli. No i właśnie, przechodząc do specyfikacji nowych gogli, no to tak jak mówię, to Full HD, które jest dostępne jako taka standardowa rozdzielczość. No i druga fajna rzecz dla mnie jako okularnika, no to jest to, że można regulować sobie wadę wzroku, dioptrię, tak? Ja jestem ciekaw, czy ja się tutaj zmieszczę, minus 8, ja okulary noszę nawet trochę mocniejsze, tak? Jestem ślepy z natury. Natomiast szkła kontaktowe noszę trochę słabsze, więc jestem gdzieś właśnie pomiędzy, no zobaczymy, miejmy nadzieję. Natomiast mam taką obawę, że te małe gogle na przykład mogą nie mieścić okularów. Nie wiem, wtedy to będzie dla mnie problem, będę musiał zakładać szkła kontaktowe za każdym razem, żeby polatać w tych goglach. No, zobaczymy, tak? Kąt widzenia w goglach to jest 51 stopni, minimalnie mniej niż poprzednio. To, co jest ciekawe, to to, że jest dużo nowych protokołów. Pojawia się Wi-Fi, pojawia się Bluetooth, tak? Czyli gdzieś ta komunikacja prawdopodobnie będzie zapewniona bez kabla. Do czego to będzie używane dokładnie, no to można się tylko domyślać. Jestem ciekaw, czy coś więcej niż tylko przesyłanie danych z tego gogli, najprostsze, co można zrobić na kablu oczywiście. Dajcie znać w komentarzu, czy zamawiacie nowego drona, czy jesteście tym zainteresowani, czy DJI Avata jest coś, co was interesuje i chcecie właśnie kupić i w jakiej konfiguracji, czy zamawiacie te konfiguracje, które teraz już są, czy może czekacie, aż DJI pokaże coś innego, może pokaże, może nie. Dzięki, że dotarliście do tego miejsca, to wszystko z mojej strony, na razie, cześć.